zabieramy się za reklamację naszej rogówki. Będziemy dzwonić do Agata Meble, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób to zareklamować. Martusia już będzie wybierać numer, ja ci podam. Dział reklamacji jest tu, to jest 33 480 20 80. Zobaczymy, co zrobią z naszą sprężyną. Może nie wszyscy wiedzą, ale w naszej rogówce, którą kupiliśmy w Agata Meble, wyskoczyła z dołu sprężyna i to tak perfidnie, aż przebiła pokrowiec, więc musimy to zareklamować i zobaczymy, co nam powiedzą. Dzień dobry, z tej strony Magda Tomaszewska. Ja dzwonię z taką sprawą, ponieważ kupiliśmy u Państwa narożnik i aktualnie on ma gdzieś około pół roku i aktualnie po prostu wypadły z niego sprężyny od dołu. Nie wiem, one się jakby oderwały, przebiły pokrowiec. I mam pytanko, jak wygląda sprawa reklamacji? No to w takim razie zgłoszę to przez stronę, tak chyba będzie łatwiej z tymi wszystkimi zdjęciami, żeby to było w jednym miejscu. Dobra, dobrze, super. No to w takim razie dziękuję bardzo i do usłyszenia. W skrócie, najlepiej zrobić tą reklamację przez stronę internetową, bo trzeba dołożyć do tego wszystkiego zdjęcia. Agata Meble przesyła tą reklamację do producenta, który zrobił dany mebel i do 2 tygodni ten producent ma do nas przyjechać, zobaczyć tą wadę, ewentualnie ją naprawić na miejscu, bądź zabrać mebel, tam go naprawić, ale to już wszystko będzie oceniane, gdy tutaj się serwis pojawi, więc najłatwiej będzie to po prostu zrobić przez formularz, który tam już jest i tak to też my zrobimy, potrzebujemy paragon do tego, czy tam fakturę, no i zdjęcia tej wady, tylko my musimy się tam gibnąć pod spód, no bo nie będziemy jej obracać chyba. No nie ma sensu, po nie co? Ma sensu, po prostu. To wystaje przecież. Tak, to wystaje. Telefonem więc zrobisz. Tak, więc tak to zrobimy w ten sposób, bo chciałabym to, żeby to poszło, bo cały czas, słuchajcie, jest tam, ta sprężyna dość mocno wystaje i najgorsze okropnie rysuje się robot, bo on niejednokrotnie, wiecie, przehaczy przez tą sprężynę, bo ona jest cienka, nie zawsze ją zauważy i po prostu czasami ominie, a czasami słyszy takie aż mam po prostu, chwilę temu odkurzałam, bo już wykluczyłam część kanapy i robot jej nie sprząta, ale po prostu walały się westernowe kloce, po prostu siana zality. Ale powiem wam, 2 dni, jak wykluczyłam tą kanapę, jest taki bałagan pod spodem, że o, bez odkurzacza ani rusz. No to Martusia teraz znajdzie tą stronę, na której zgłasza się reklamację, a ja zastanawiam się nad inną rzeczą. Jaką? Zastanawiam się nad tym, czy będzie jakikolwiek problem z tym, że my sobie tą rogówkę podnieśliśmy na nóżkach, no nie? Bo ona miała tam jakieś swoje nóżki, które producent przewidział, no nie? I w tym momencie nie wjeżdżałby nam pod nią robot, więc ja dorobiłem te nóżki, po prostu wyciąłem i tutaj przykręciłem nóżki wyższe. I jestem ciekaw, czy będzie z tym jakikolwiek problem, no nie? Że nóżki zostały zmienione na inne, bo wydaje mi się, że ludzie tak robią, no nie? Że wymieniają sobie nóżki. Byłby problem, gdybyśmy ingerowali w to na zasadzie, że robimy jakieś dodatkowe dziury. No tak czy siak zobaczymy, czy będzie jakiś problem z tym, że my sobie sami po prostu dołożyliśmy nóżki, więc to też zobaczymy, no bo nie wiem teraz na dzień dzisiejszy, jak to będzie na to patrzone po prostu. Pierwsze, tutaj co to? Kartę gwarancyjną, dokument sprzedaży nie jest kartą gwarancyjną, max rozmiar pliku 2. Jak nie jest? Co dokument sprzedaży, jak nie jest kartą gwarancyjną? Myśmy mieli tam jakąś kartę gwarancyjną, no to nic tam nie było przy tym. Nie no, wszystko mam, co mi dała. A nie, to mówię, że jak ona dotarła, to nie było przy niej żadnych kartek. Nawet instrukcji nie było chyba. Nie. No dobra, mamy pierwszy problem, dzwonimy znowu chyba. Co? No dzwonimy znowu, nie masz tego, że masz dać kartę gwarancyjną, że nie może to być dokument sprzedaży. Boże, jak nie urok to zraczka. Przecież zaraz się to ta sama pani, która ze mną rozmawiała. Myślisz? Dzień dobry, z tej strony Marta Tomaszewska. Ja mam takie pytanko, ponieważ chciałam zgłosić reklamację narożnika, ale tutaj widzę u Państwa na stronie, że mam dodać jakąś kartę gwarancyjną i nie jest to dokument sprzedaży. Miałam coś jeszcze. Jeżeli tam nie ma dołączonego pani karty gwarancyjnej, to nie trzeba. Nie ma problemu. Okazuje się, że karta gwarancyjna nie jest potrzebna, jeśli macie paragon, więc to pole mamy niby zostawić puste. Zobaczymy, czy jak to wszystko uzupełnimy, czy nie będzie krzyczeć o to pole. Mam nadzieję, że nie. Ale Martymina, wygląda na to, że coś tam jest znowu nie tak. Nie. Jest wszystko w porządku? Tak? Na przykład
gdzie mam ten numer znaleźć? Jaki numer? Jak ja nie lubię takich rzeczy. Ja wolę, jak mi się coś nie psuje. Nie lubię reklamować samego tego... Tego wszystkiego dookoła tego nie lubię. Trzeba mi jest mu kolor włączony. Potrzebuję numer dokumentu sprzedaży znaleźć z tego. I to jest chyba... To. O, jest tak. Tak. 2021. Nazwa produktu. Martusia zna na pamięć. Narożnik. Bo kochamy tą rogówkę. To jest tak przyjemna rogówka. Ona jest tak wygodna. I tak żałuję, że coś się w niej zepsuło. Tak. Pomimo tego, że jest z najlepsza. Jakiś problem. To jest najlepszy mebel taki wypoczynkowy, jaki mieliśmy. Tak. Poza tym, że się zdał. Opis wady. Opis wady. Potrzebuję okulary i zapodajek. To ja ci już mówię. No. Wyjęło sprężynę od dołu kurwa. No nie umiem tego inaczej napisać. No to znaczy ci podyktował. Opis wady. Jezus, uwielbiam takie rzeczy. Zacznę od tego, że bardzo lubię państwa narożnik. Żeby się nie poczuli, że jakaś taki buz jestem, nie? Dzień dobry. Urwa. Uszkodzeniu uległy. Może być ich więcej. Uległy sprężyny. Szybciej się zajdę w domu. Sprężyny, no. Sprężyny. No i co mam powiedzieć? Opisać sytuację. No to jak... Co się z nimi stało? Oprócz tego, że się wały, bo nie umiem inaczej, no co, wyrywały się? Jeszcze powiedzą, że jeszcze specjalnie majstrowałam przy tym. Odpięła się sprężyna, która przebiła... Prawdopodobnie odpięła się lub złamała. Złamała lub pękła. Sprężyny pękają. Pękła. Sprężyna. Ękła, czekaj, zapomniałam. Pękła. Sprężyna. Sprężyna. Która przebiła dolne poszycie. Przebiła dolne poszycie. Rogówki. Narożnik. Narożnik. Wydaje mi się, że może być ich więcej. Ale nie wszystkie przebiły, tak jak mój mąż powiedział, dolne poszycie narożnika. Brzdękło jakuj. Aktualnie wystaje z dołu narożnik. Ej, powiem ci, że teraz jak wymieniłam filtr w tym moim bidomiku, to się woda szybciej leje. Tamten strasznie był zawalony chyba. Musisz się napić i spróbować. Świeżutka. Poczułeś tą różnicę? Poczułem, jak i poprzednio musiałaś mieć żulc tutaj. No strasznie. Tak szło. Teraz bym przechylił, by się lało. No. No. A poprzednio się nie lało. Kochanie, to się wymienia za jakiś czas. Kiedy słoneczko. No. Filtry są drogie. Co zrobiłam? Dałam anuluj? Tak. Jezus Maria, właśnie trzymać, czemu się mi nie wgrywa? Jak się skupiłam. Tak się skupiłaś, że nie trafiłaś. Jakim cudem dałam anuluj? Nie wiem, widziałem, że klikasz anuluj. Więc głupiaś. Więc to nie jest wina komputera w tym momencie. A wcale nie. Powinien szybciutko podmienić przyciski. No właśnie, ja wiem. Powinien ci podmienić, żebyś klikła to, co chciałaś, dobrze. A nie to, co klikłaś. No dobra, to mam wszystko i wysyłam. Wysyłanie. I wybrałaś wszystkie pliki, które trzeba było? Tak, mamy tylko dwa. Ta wartość nie powinna być pusta. Wybierz kartę kwadrat sprzedaży. Wybierz plik. Ale dokument sprzedaży nie jest kartą gwarancyjną, pisze przecież. No, ale nie mam karty gwarancyjnej, więc w dupce to. Ona mi powiedziała, że nie trzeba mieć. No nie trzeba mieć, ale kurde, nie przepuści bez tego. No to będzie. To mogę ewentualnie zrobić zdjęcie tej teczuszki. No tak, stanę, proszę zrobić mi zdjęcie. Albo i z gazetą dzisiejszą jeszcze. No co wy gadacie? No co? I wszystko mi usunęło. Co ty gadasz? Widzisz, i teraz bym wysłała zaś... Ja nie lubię załatwiać spraw. Dziękujemy za przesłanie formularza, bo już się zestresowałam. No i co? No i tyle. Ale coś pisało więcej? Mam dostać potwierdzenie na maila. Mam, dostałam już. Potwierdzamy otrzymanie zgłoszenia z tytułu gwarancji jakości złożone za pomocą formularza na stronie internetowej. Dobrze, no to teraz czekamy. Zobaczymy, damy wam znać. Przyjadą panowie i naprawią nam rogówkę naszą ukochaną. Mnóstwo osób pyta, skąd mamy tą rogówkę i tak dalej. Nie oglądacie uważnie, bo byliśmy w Agacie co najmniej 7 razy i robiliśmy posiadówki na tej rogówce, żeby dobrze kupić. Właśnie teraz dostałem wiadomość jakiegoś kogoś. Hej, chciałbym prosić o radę. Mam taką samą sofę z Agaty. Chciałbym zrobić nogi, żeby robot mógł tam wjeżdżać. Nie, robocie, sprężyny
mój dom! Wyrób, wyrób! Jeszcze nie powiem ci, czy ci tą gwarancję potem uznadzą, ale nie rób! Na razie. Damy znać. No, ale tak a propos, że dostajemy, właśnie Krzyś dostał wiadomość. Jeżeli chodzi o samą tą rogówkę, to ja ją uwielbiam i tak jak Krzyś mówił, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, bo jest tak wygodna, że nie wyobrażam sobie tutaj innego mebla. Kocham ją i jest mi na niej tak dobrze, że jak już mam chwilę, aby odpocząć, to wiem, że na niej odpoczywa po prostu. To jest fenomenem. Ja go nie znam. No ale przecież do mnie też pisze. Ale na Facebooku do mnie napisał. Prywatne, no kurde, coś z prywatności możemy mieć. No jest ten Instagram, ja tam odpisuję właściwie wszystkim. No chyba, że ktoś tam pisze mi, hejka, mam do ciebie pytanie. I potem nie ma pytania dalej. No to ja naprawdę, no nie mam czasu prosić cię o pytanie. Może to pisać dziewczyna jej, bo tam domyśl się. No może. Nie, nie. Jak już macie jakieś pytania, to po prostu je zadajcie. Jeszcze kiedyś tak odpisywałam i dostałam taką wiadomość. Hejka, mam pytanie. No i odpisałam, jakie pytanie, hej, no nie? No nie wiem, jak to powiedzieć. I znowu czeka. Ja napisałam pytajniki, a ona mi odpisała, że coś tam się wstydzę, czy coś tam. I przestała mi odpisywać, bo już no, 3 dni to trwało. No bo ja tak raz dziennie wchodzę głównie na tego Instagrama i tak odpisuję na te wiadomości. 3 dni to trwało, no i przestałam się odzywać. To potem dostałam, hej, jesteś, ale pytania do dziś dzień nie usłyszałam, ty. Nie wiem, o co chodziło. To podsumujmy sytuację. Zgłoszenie jest zrobione tak poprzez stronę internetową. Sramy o nóżki. Sramy o nóżki? Tak. Martwimy się o nasze dupki? Co by spręży do mnie dostały? Nóżki są przecież na stelażu, a sprężyna to sprężyna. A jak mi jakiś przyjdzie i powie, że to przez nóżki, to powiem wam, to panu powiem, że pan jest gruby przez pana buciki. Przyszła paczka dla mojego męża, żeby nie było, że tylko sobie zamawiam rzeczy na oczekiwania kontra rzeczywistość. No, Krzysiu nie będzie robił oczekiwań kontra rzeczywistość, bo to nie jest takie kontrowersyjne i takie dziwne. Tu jest po prostu męska klasyka. I to jest paczka z Big Stara. Niestety z moim szczęściem ani jedna rzecz, pewnie do zwrotu będzie, była na promocji. Reszta cena regularna. No to ty. Tak, tobie kochanie, bo mój mąż ma ulubione koszulki z Big Stara. One są takie dłuższe, że nawet jak podniesie ręce, to one zakrywają wszystko i nie są takie, wiecie, króciutkie. Je chciał, żebym mu założyła, więc zamówiłam. No ale tak jak mówię, one są zbyt fajne, żeby dawać je na promocję. A, to z długim rękawem. Tak, z długim rękawem. To ja miałam od nich takie z krótkim. Tak, bo to jest inna, to nie jest w ogóle z tego, wiesz, to jest taka tutaj podwójna, to ma takie takie wow. I to są te, które ty masz. To są te moje koszulki, tak. Tak. Moje ulubione długie koszulki, bo tutaj nie szczędzą materiału. Okej, tu masz jeszcze białą, granatową i szarą. Wszystkie w tym samym fasonie. No, oczekiwania kontra rzeczywistość. Wow! Przesyłka dla ciebie, przesyłkę pakowała Ela. Ela? Ela, 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 Ela. Dobrze. Fajnie, dotarło. W ogóle na 2 razy żeśmy ten, no bo okazało się, że nie mogę zapłacić kartą akurat tej przesyłki. Kurier był wczoraj, ale nie miałam... Znaczy, okazało się, że mamy tyle gotówki. Ale zbieraliśmy z każdego konta, nie? No. I w końcu żeśmy nazbierali dzisiaj ten. Ja jeszcze muszę skoczyć do paczkomatu, wysłać paczki i odebrać jedną paczkę. Więc albo ja, albo Krzyś pojedziemy. I dobrze. Robimy mleczko dla Mikołaja. Tak. Ja teraz sobie wezmę, ogarnę podłogę, umyję, potem puszczę robota, żeby pod spodem, pod rogówką posprzątał, bo mają przyjechać ci panowie za niedługo, więc tym się teraz zajmę. Pierwsza część vloga była nagrywana 2 tygodnie temu. Tak, i ja tam dałem datę.
tak? O, mhm. No widzisz. I stwierdziliśmy, że to będzie taki vlog odnośnie reklamacji właśnie jak to wygląda w Agacie, bo bywają różne opinie i my chcemy pokazać jak to wyglądało u nas. Mhm. Czy powiedzieć, bo wiadomo nie nagrywaliśmy tutaj pana, który przyszedł 2 tygodnie od zgłoszenia gdzieś około. Mhm. Miał być tydzień wcześniej. Ale się gdzieś tam zgubił, pomylił adresy po prostu. Mhm. GPS go gdzieś poprowadził w całkowicie innym kierunku, no i nie dotarł, więc zamiast przyjechać w piątek, to miało być w czwartek. Zamiast przyjechać w czwartek, to przyjechał we wtorek, tak? Mhm, tak. No, więc tak to wygląda. Pan miał wszystko ze sobą. No wszystko, co potrzebował, żeby to naprawić po prostu. Dokładnie. Tak? Bo to była taka usterka, którą on bez problemu na miejscu zrobił. Wszystko wymienił. Dolne poszycie tego naszego. Tak, to co było przerwane, wymienił na nowe, tam wszystko połączył, okazało się co się właściwie stało. Odpięła się jedna sprężyna, zupełnie nie mamy pojęcia jakim cudem, bo te sprężyny w tej sofie, w naszym narożniku są tak mocno przytwierdzone, że ja nie mam pojęcia jakim cudem to się stało. To musiało być już na produkcji coś tam, jakby ta sprężyna musiała być jakby nie wciśnięta do końca w to zabezpieczenie, tak. Bo to nie ma innej opcji, ona sama by nie wyskoczyła. Właściwie mogłam nagrać jak te sprężyny wyglądają, tylko akurat miała Mikołaja na ręce, ten pan tutaj był, no i wiecie, no... One mają takie mocne zabezpieczenia, więc... Taki jakby wsadza się to w plastik taki tak, mocny, tak. No zobaczyliśmy od środka jak wygląda sofa, jest bardzo solidna. To tak. Także nie ma się co martwić, że wyskoczy jakaś inna, chyba że jest jeszcze gdzieś indziej niedociśnięta, ale wątpię. Dokładnie. Bardzo miło, bardzo przyjemnie pan posprzątał jakieś szybki, które leżały tutaj na podłodze. Reakcja była błyskawiczna. Miał elektryczny taker, tak. Na prąd. Ja taker. Obijałam łóżko takerem, tym takim ręcznym plęskierze wszędzie miałam. 2 zepsułam w trakcie obijania tego, bo jeden poszedł na reklamację, bo już chyba felerny kupiliśmy, drugi po prostu już też za nie mógł, ale gdzieś leży. On miał tak tylko... Tak, tak. Jeszcze w ogóle pan taki fajny, bo mówi, bo ja byłam z Mikołajem na ręce, a on mówi, że to będzie hałas i czy się Mikołaj nie będzie bał. I mówi, że sprawdzimy, no nie? No i strzelił raz, Mikołaj tak upatrzył, ale zaciekawiony, wiecie, takie małe rzeczy, a fajne, bardzo fajne podejście. Też nam tam powiedział tutaj, jak dbać o tą sobę, tak, żeby tak, wytrzepywać. No. No super. Jestem też bardzo zadowolony, reklamacja przyszła super. Po prostu tak. Tak jak to powinno wyglądać. Tak jak to powinno wyglądać. Znaczy, to jest nasz drugi narożnik z Agaty. Ja wiem, że różnie trafiacie i tak dalej. Pierwszy narożnik z Agaty, który mamy, nadal stoi. Jest niezniszczalny. Jest niezniszczalny. Pokażę wam tutaj w przebitce. Jedyne co, to się po prostu skóra, ekoskóra zepsuła. Na nim ja go obijałam, materiał zły kupiłam. Ten materiał był tragicznej jakości. Się zepsuła po ilu latach? Po latach, no ale skóra eko tak ma, że w końcu zaczyna pękać po prostu. Natomiast sam narożnik, jako poduszki, jako do spania, bo on ma funkcję spania, no jest nie do zdarcia, tam ani się trochę się nie wybił. Tam się nic nie by się działo. Nic kompletnie. Nie ma żadnych takich, tak. Myśmy też spali na nim długo, no nie? Właśnie. I nic się nie wybiło. Tak. Jeszcze mój brat na nim, zawsze jak ktoś tutaj przyjeżdża, to śpi tam na nim. Pojemnik na pościel też się nie wybił. I on jest fajny, bo on jest dwustronny. Mogliśmy go dopasować do różnych mieszkań. Że można było przekładać, no nie? To było super. Tak. Ten jest jednostronny, to jest drugi nasz narożnik z Agaty. Poprzednia sofa była z IKEA i byliśmy... No, na początku byliśmy zadowoleni, bo wygodna była mega, bo była wygodniejsza niż nasza stara. Tak, stary bo była taka mięciutka, tamten jest, funkcja spania jest taka twarda. No. Natomiast to, że w pewnym czasie zaczęło nam ciążyć to, że na tym nie ma miejsca. Tak, no nie było jak się ułożyć. Tutaj jesteśmy w stanie się w trójkę, jeszcze psy, wszyscy się wywalą i każdy jeszcze się można ciebie nie dotykać. Nie wiem, jakaś była taka koślawa, jak sprawdzaliśmy w IKEA, to było wszystko fajnie, potem nam jeszcze opcję narożnika wycofali z tej IKEA. No, no i dobrze. No i dobrze. No i dobrze, bo przez to trafiliśmy. Dokładnie. Ona nie była tania ta z IKEA, a jako, znaczy wykonanie, wiecie, jak żeśmy to składali, nie wiem, czy myśmy to umieścili w filmie, bo jako tako byliśmy z niej zadowoleni, ze względu na to pierwszy rzut takiej wygody, tylko po pół roku już mieliśmy jej dość, no nie? Natomiast jakość, ilość, wiecie, w porównaniu do Agaty. Ale jakość tego, a Agaty, a...
Ikei w tym momencie, to to miażdży. Takie podusie. Nie no, to cena tego była dosyć wysoka, jak za to, co tak fizycznie dostajemy, tak. Gdy to widzimy, gdy to dostajemy. Bo jeszcze w sklepie to wygląda trochę inaczej, mówiąc cały czas o Ikei. A inaczej, jak to przyjdzie w paczce i zaczynasz to wyciągać, okazuje się, że masz trzy małe rzeczy, z czego jedną podniesiesz jedną ręką. No, dokładnie. I tak wiecie, zapłaciłeś 2000 i tak patrzysz na to, czy jak za mocno nie siądziesz, to ci się nie połamie. A tutaj jest ja to... lubię bardzo Ikeę, bo często w tej Ikei jesteśmy, natomiast ten narożnik to był po prostu taki nasz falstart, niewypał totalny, i przyznaję się do tego. Wiadomo, że w Agacie też nie wszystkie prawdopodobnie meble są tak dobrej jakości. Bo są różni producenci, myśmy akurat trafili na jakiegoś tam producenta, no nie? Tak, bo te meble, które są w Agacie, nie są stricte wszystkie agatowe, tylko dostarczają je... Dokładnie. I każdy ma jakby osobną też reklamację i tak dalej. Tylko Agata to wszystko jakby zrzesza. Także no, że nam się, wiecie, tutaj wszystko udało. Narożnik jest zajebisty, bo jest świetny. Ja uwielbiam to. Cieszę się po prostu tak bardzo, że go kupiliśmy, że szok. Natomiast wiadomo, że tam są różne meble i różni producenci i różna ich filozofia podejście do danej sprawy. Natomiast Agata wszystko doglądała. Te panie z infolinii też mega miłe. Tutaj wszystko super. Także z naszej praktyki... Tak, okay. U nas było ok. Nie wiem, jak było u was, możecie napisać w komentarzu, czy u was było równie dobrze. Tak, czy mieliście taką okazję po prostu wypróbować tą reklamację, oby tych okazji było jak najmniej. Natomiast chcę tu podkreślić, że myśmy narożnik kupowali sam i to nie jest żaden sponsorowany film. I tak samo incognito zgłaszaliśmy tą reklamację. Kończymy na dziś, lecę to montować, zaraz wam to podam na tacy. Także tutaj to będzie po prostu taki vlog dotyczący reklamacji i wszystko będziecie mieć, jak to przebiegało, też było krok po kroku widać, co tak. I jak. Żegnamy się z wami. Dajcie znać, czy mieliście taką sytuację i jak się u was rozwiązała. Takie informacje pod tym filmem będą fajne dla pozostałych osób, które tutaj trafią z chęcią dowiedzenia się, jak to wygląda. Zgadza się. Do zobaczenia. Pa!